Festiwal gminny Stawi Gudiada zorganizowano już po raz 27. Epidemia koronawirusa spowodowała roczną przerwę, przez to tegoroczna edycja była jeszcze bardziej wyjątkowa. No jest to dla mnie osobiście bardzo ważne, bo ten kontakt bezpośrednio z mieszkańcami jest niezwykle istotny. No ale mam nadzieję, że również dla mieszkańców jest to okazja do wytchnienia, do odpoczynku, do wysłuchania, do pobawienia się po prostu. Mam nadzieję, że już kończy się pandemia i mam nadzieję, że czwartej fali już nie będzie. W trakcie festynu na uczestników czekały liczne atrakcje, stragany, zabawy dla rodzin z Krasnalem, a także koncerty, między innymi występ z okazji 20-lecia istnienia lokalnego zespołu Koseider. Wydaje się, że naprawdę parę tygodni temu zakładaliśmy ten zespół, a tak to szybko nam poleciało. No jest przyjemnie, że jesteśmy, mimo że 20 lat, jesteśmy najstarszym zespołem, jaki istnieje w naszej gminie, także to też jest... To jest ważne, no i nas mobilizuje do dalszej pracy. Stawi Gudiada to doskonała okazja do zabawy, co potwierdzają uczestnicy festynu. Ważne są takiego... Wydłużają się z jej... Jak najbardziej, to integruje społeczność. No ciekawe, ciekawe. Rzadko to widzę. Dawno kiedyś to było super, ale teraz tak trochę brakuje tej strzelnicy. Szukamy, żeby sobie poszczelać, jakiegoś misia upolować. Bardzo się podoba, jak co roku. No bawimy się już od godziny 10, bo myśmy rano grali o Puchar Wójta, piłkę nożną i od godziny 10 do 13. A teraz relaksik. A jak zwykle, fajna zabawa na powietrzu, no to musi się podobać. Stoiska fajne, no bo różne są ciekawe rzeczy, które dzieci lubią. No, oczywiście koncerty i Stachurski, fajnie, że tutaj mamy ciekawe atrakcje, stragany, także nawet mały jest zadowolony. Na stawiguckiej scenie wystąpiły takie zespoły jak Koseider, Magic of Queen, a także Gwiazda Wieczoru, Stachurski. Następna edycja festynu już za rok. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv